Radni w ostatnim czasie składają nieco mniej pisemnych interpelacji, ale o sprawy mieszkańców upominają się podczas sesji. W minioną środę Marek Zborowski-Wejchman przypomniał prezydentowi i kolegom z Rady, że od lat nie zmieniono regulaminu wynagradzania dyrektorów szkół. Owszem, podnoszone są nauczycielskie wynagrodzenia, ale dodatki dyrektorskie pozostają na starym, bardzo starym poziomie. Zwłaszcza teraz, w okresie, gdzie do szkół przyjmowane i przedszkoli przyjmowane są osoby młode, uciekające przed wojną, mają zdecydowanie zwiększony zakres pracy, zwiększony zakres obowiązków, mają dużo więcej działań niż mieli do tej pory. Dyrektorzy są odpowiedzialni za całość tego procesu przyjmowania w szkołach uczniów do klas, tworzenia oddziałów przygotowawczych. Natomiast od kilku lat, od kiedy nie zmienił się regulamin wynagradzania nauczycieli, dodatki dyrektorskie, czyli te dodatki, które dyrektorzy otrzymują za to, że siedzą 7 dni w tygodniu, przynajmniej psychicznie przez 24 godziny w szkole, należałoby im to zaangażowanie, a zaangażowani są bardzo, wynagrodzić w sposób godny. Pan przewodniczący Marek Wejchman-Zborowski po raz z uporem maniaka, po raz kolejny, nie wiem który, mówi o podniesieniu wynagrodzeń dyrektorom słowackich szkół, placówek oświatowo-wychowawczych. No tym razem odpowiedź moja jest pozytywna. Jak Państwo wiecie, nauczyciele otrzymają w cudzysłowie podwyżkę dużą, 4,4% przy inflacji 10%, dodam, około 10%. Natomiast z uwagi na dodatkowe zadania, które wynikają chociażby z faktu przyjmowania organizacji edukacji uchodźców z Ukrainy, i zwiększone tym samym zadania dyrektorów szkół, jest podstawa prawna, możliwość podniesienia dyrektorom szkół dodatku funkcyjnego. Jest tam możliwość na podstawie obowiązującego regulaminu wynagradzania. Mamy już rozpoznany ten temat i od 1 maja chcemy taką podwyżkę dodatku funkcyjnego wdrożyć, tak jak ta będzie procentowa, 4,4% podwyżka dla wszystkich nauczycieli, tak chcemy tutaj przyznać większy dodatek funkcyjny naszym dyrektorom. Inną sprawę przypomniała Anna Ruszewska. Na jakim etapie jest postępowanie dotyczące bezprawnego wykorzystania danych osobowych w głosowaniu na suwalski budżet obywatelski, i to dotyczy z kolei projektu odrestaurowanie Parku Łęckiego. Na ten projekt oddano 924 głosy i po sprawdzeniu okazało się, że część tych głosów pochodzi od osób zmarłych. Mam przed sobą postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie podszywania się pod inne osoby wykorzystujące ich dane osobowe. Postanowienie prokuratury rejonowej z 18 lutego 2022 roku. Z uzasadnienia wynika, że w trakcie wykonywanych czynności w ramach prowadzonego śledztwa nie ustalono danych osoby, która posłużyła się danymi innych osób. Wobec powyższego brak jest możliwości ustalenia, co było zamiarem sprawcy. Czyli nie wiadomo, kto się tymi danymi posłużył i tak dalej. Nie ustalono tej osoby, kto to zrobił, i wobec tego jest postanowienie o umorzeniu śledztwa. Oczywiście tutaj przysługiwało nam, tak, jakieś zaskarżenie tego, ale nie korzystamy. Do swojego pomysłu związanego z ROTą wrócił też radny Jacek Roszkowski. Jak informowaliśmy, zaproponowałby jej fragment w roku Marii Konopnickiej odgrywano z ratuszowej wieży, a w późniejszych latach czyniono to w szczególnie doniosłych momentach. Chciałbym spytać pana prezydenta właśnie o tą kwestię, czy widzi taką możliwość. Tutaj mam na myśli rozwiązanie wprowadzone przez zarządzenie. Wiem, że takie rozwiązania w różnych miastach się odbywa, bo na przykład w Krakowie zamiast hejnału prezydent zadecydował, że był zagrany hymn Ukrainy, więc takie rozwiązania są powszechnie w użyciu w Polsce.
No i chciałem spytać się pana prezydenta odnośnie tego rozwiązania, czy byłoby takie możliwe. Wydałem takie polecenie podległym pracownikom, żeby stworzyć wykaz wydarzeń, które będą nawiązywały do roku Marii Konopnickiej w naszym mieście. A tych wydarzeń wbrew pozorom będzie sporo. I w trakcie, w tym dniu, kiedy te wydarzenia będą miały miejsce, będzie można otworzyć rotę Marii Konopnickiej tutaj z wieży ratuszowej. Nie będzie to godzina 12, tylko inna godzina, ale coś takiego spróbujemy zrobić. Ja wiem, że wielu radnych ma duszę artystyczną. To wiem, bo nawet i tutaj grali, śpiewali nam przy spotkaniu opłatkowym. Także i tutaj pan Jacek Roszkowski. Nie, śpiewać nie będą roty już. Natomiast odegramy tutaj z wieży ratuszowej, bo jest fajne nagranie i to puścimy, ale to w tych dniach, kiedy w Suwałkach będzie się coś działo związanego właśnie z rokiem Marii Konopnickiej. Radny Adam Ołowniuk przypomniał również sprawę korków na skrzyżowaniu Kolejowa Utrata. Ten odcinek rzeczywiście się korkuje do skrzyżowania z ulicą Utratą. Sam tego doświadczałem, jak z dworca tam sami wyjeżdżam, to widzę, że trzeba postać trochę albo pojechać pod górkę na Świerkowo i tam objechać dookoła. Myślę, że ten problem w części rozwiąże się, jak udrożnimy tą trasę wschodnią, jak wybudujemy ten tunel i tak dalej za kilka lat. Troszeczkę ta sprawa została poprawiona poprzez ustawienie innej sygnalizacji świetlnej i wydzielenie tutaj innych tych pasów, także już może jest mniej, bo jeszcze było gorzej. Niemniej jednak tych samochodów tam ustawia się sporo do tej sygnalizacji świetlnej. Chyba nic tutaj nie jesteśmy w stanie poprawić i zrobić. Docelowo ten odcinek ulicy Kolejowej pewnie będzie przybudowywany, bo jeżeli pojawi się tam ten dworzec PKP po remoncie i my tam te centrum takie przysiadkowe z dworcem może autobusowym w ramach tej Rail Baltiki chcemy zrobić, no to i tak trzeba będzie tam przebudowywać. To nawet i przesunąć w inne miejsce dworzec PKS-u, bo tam takie zamiary mamy, ale to jest dopiero temat odległy za kilka lat. Prezydent wywołał też do odpowiedzi w tej sprawie szefa Zarządu Dróg i Zieleni. Faktycznie ciężko jest tam coś poprawić na tym skrzyżowaniu, jeżeli chodzi o poprawę tak naprawdę przepustowości lewoskrętu, bo ten lewoskręt, który tam jest i przez to, że nie ma żadnego połączenia, o którym pan prezydent wspominał, które mam nadzieję, tak zapewnienia są o finansowaniu, będzie za jakiś czas wykonany, bardzo udrożni tą sytuację, ponieważ większość samochodów, które blokują w ogóle przejazd kolejowy i czasami aż po dworzec nasz PKP, aż po wjazd na dworzec, większość z tych aut skręca w lewo. No do tego jeszcze dochodzi, no, nie chcę tu mówić, ale niektórzy kierowcy naprawdę czekając na zielone światło zajmują się innymi sprawami i z opóźnieniem ruszają, to widać. Ja tam wiele interwencji miałem i wiele razy przyglądałem się, jak ta sytuacja wygląda. Przepustowość tego lewoskrętu jest około 8-10 aut w zależności od sprawności kierowców, a czasami przejeżdżają 4. Bo ten pierwszy auto z opóźnieniem kilkusekundowym rusza. Także oczywiście, że jest możliwość poprawy tamtej sytuacji. Można zrealizować nowatorskie rozwiązanie w naszym mieście, by było jedno jedyne. Dwa pasy do skrętu w lewo, prawy pas służący tylko i wyłącznie do jazdy na wprost i do skrętu w prawo. Czy to na dłuższy czas poprawi sytuację? Myślę, że raczej nie, natomiast jako jedyne rozwiązanie w mieście będzie bardzo ciężko odczytać to kierowcom i myślę, że będzie niebezpieczne.